Witajcie, tutaj Bigos. W tym poradniku zajmiemy się ektoplazmą. Ektoplazma jest nowo dodanym do gry materiałem, który umożliwia nam m.in. stworzenie nowych narzędzi oraz nowej zbroi. Zasadnicza kwestia tego poradnika, czyli jak ją zdobyć. Są dwa warunki, które musimy spełnić, by ją zdobyć. Po pierwsze, musi być na naszym świecie hard mode, czyli musimy zabić bossa The Wall of Flesh. Po drugie, musimy zabić na naszym świecie Planterę, czyli jest to taki boss dodany w update 1.2. Możemy go znaleźć w dżungli, ale to już inny temat. I gdy zabijemy już te dwa bossy, musimy się udać do dungeonu. I tam będą moby. I każdy mob, który ma więcej niż 100 punktów życia, ma 6% i 2/3% szansy na to, że wypadnie z niego Dungeon Spiri. Dungeon Spiri jest to taki mob, z którego wypada właśnie ta ektoplazma. Dungeon Spiri nie jest wymagającym mobem, więc możemy spokojnie go pokonać, gdy będziemy mieć itemy z hard mode'a. I z niego wypada ektoplazma, jak już mówiłem, i z tej ektoplazmy możemy zrobić przedmioty, które zaraz Wam pokażę. Jest to zbroja. Hełm ma 6 defensy. Tutaj klatka ma 15. Buty mają 11. Można z niego zrobić także kilof, który ma 200% pickaxe power. Kolejną rzeczą jest sikierka, która ma 90% hammer power oraz 115% axe power. Można zrobić także pędzel, tutaj takie rzeczy do malowania, oraz te ghost wings. Tworzymy je z 20 soul of fight, fict, te dusze latania, oraz jednej ektoplazmy. Co do tego poradnika, byłoby to na tyle. Myślę, że Wam pomogłem. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, zasubskrybujcie mój kanał. A jeżeli chcecie dodać coś od siebie, napisać pomysł na kolejny odcinek, napiszcie komentarz. Ja się z Wami żegnam, więc cześć.